Witajcie w przyszłości, która jest moją teraźniejszością, a wspominałem o tym w przeszłości w ostatnim filmiku. Dzisiaj jesteśmy u Krzysztofa z Mafii Solec. Dzisiaj będziemy odrdzewiać ten oto tutaj puch, który mamy. Zastosujemy nasz środek do usuwania pozostałości wapiennych, kamienia oraz rdzy, który nazywa się Hyperin Kalk. I oczywiście powierzchnię po usunięciu rdzy zabezpieczymy naszym środkiem Hyperin Bioantikor. Także co, nie będziemy przedłużać, tylko czekamy już na Krzysztofa i lecimy z tematem. Od kabla to pewnie starczy, drugie nie będę już rozbijał. Dobra, zna chyba kabel na styl starczy. Tylko przedłużać jakiś ten masz, czy będziesz jeszcze jakiś przedłużać? Wiesz co, chyba nie potrzebujemy. No tak jak nagrywasz, to się uczeszę jakoś pójdę, nie tak wiesz. Dobra, zaczekamy, spokojnie. To mogę ktoś złączyć. Dobrze, dobrze. Okay. A tu mamy co? Mamy piadownicę, tak? Podłączoną? Nie, to jest dysza płaska. Okay. Tak do mycia, do zmywania, do. Okay. Tak do pukania idealna, nie? Może być. Chcę zrobić na płasce. Będziemy usuwać rdze z puga, będziemy używać środka, stąd moje umundurowanie takie, a nie inne, szczególnie na twarzy. Maseczka, okulary ochronne, z tego względu, że wieje wiatr. No i ze względu na bezpieczeństwo, czyli przestrzeganie BHP, będziemy używać mieszaniny kwasów o bardzo niskim wprawdzie pH, ale jednak jest to kwas. No trzeba ochronić twarz, bo jednak no, styczność ze skórą no, nie jest pożądana. Stąd taki ubiór, a za chwilę się przekonacie jak. Jak środki działają, przedstawimy wam to w najprostszy, najbardziej klarowny sposób, jak można. Także zapraszam do naszego show. Tak jest. I żeby nie było, że to ja jestem niedbaluch, ale to z Mateuszem specjalnie, bo wcześniej specjalnie, ustalamy, tak, że tak mam zostawić. Poprosiliśmy o taką maszynę, żeby tak wyglądała. Na Kielcach, że mam po wiosennej orce zostawić i nie myć. Dokładnie. I będziemy właśnie to robić. Inaczej. Dokładnie. Wykopomna piła nadeszła. Teraz zobaczymy, czy to był dobry ruch, czy nie. Częste pytania, jak długo trzeba czekać po nałożeniu? Powiem tak, do momentu, kiedy spływa i jest kolor, czyli rdza jest wymieszana z kwasem, jest kolor żółtawo-brązowy. Jeżeli ścieka, ok. Jeżeli zostanie to w postaci piany, tutaj akurat jest na tej zasadzie, że ścieka, natomiast jeżeli leży i nasz środek leży na powierzchni, to kiedy przestać, kiedy robi się piana? Jeżeli robi się piana, to znaczy, że właściwości kwasu się wyczerpały, połączyły się z rdzą i wtedy można sobie spokojnie spłukiwać. Czy to nie ma wpływu na przykład na powłokę nakierniczą na danej maszynie ten kwas, nie? Nie, jeżeli zostawimy tak, nasze środki stały tak przygotowane, żeby nie uszkadzać lakieru, czasem jest tak, że rdza wychodzi na samochodach czy na elementach lakierowanych, usuwamy tą rdzę, jeżeli dobrze spłuczemy i zneutralizujemy środkiem zasadowym, hyperinem czy pineko, w tym przypadku trzeba dobrze spłukać i nic się nie będzie działo. Jasna sprawa, jest to kwas, trzeba uważać. Jeżeli zostawimy to na lakierze przez całą noc, powiemy, a Tomek mówił, że bezpieczny, nie ma problemu, lej. Nie polecam z tego względu, że długie działanie na powierzchniach lakierowanych w jakiś sposób może zadziałać na ten lakier, więc prosiłbym, żeby nie stosować. W miarę możliwości robota zrobiona, zmywamy i zamykamy. Dokładnie. I teraz co temu? Teraz nakładamy bioantikor z tego względu, że już się powierzchnia jest zasuszona. Nakładamy olej antykorozyjny po to, żeby proces rdzewienia nam nie postępował dalej. Natomiast trzeba uważać, trzeba zwracać uwagę, żeby to jednak było sucho. My ten proces wykonujemy
szybszym tempie, natomiast można to na spokojnie zrobić. Środki, których żeśmy dzisiaj użyli, to po pierwsze Hyperin Kalk. Jest to świetny produkt do usuwania pozostałości wapiennych z rozsiewaczy. Świetnie usuwa kamień, a w większych stężeniach usuwa rdze. Dzisiaj zastosowaliśmy go w stężeniu 100%, czyli do usunięcia rdzy. Następnie zabezpieczyliśmy wszystko naszym olejem Bio Anticor. Oczywiście poczekaliśmy, aż powierzchnia dobrze wyschnie, żeby nie zamknąć wody pod spodem, pod naszym środkiem. Bio-Anticor również stosujemy w stężeniu 100%, jest to gotowy produkt. Nakładamy go opryskiwaczem, szmatką bądź też jakimś pędzlem. Także usunięcie rdzy, zabezpieczenie, aby ogniska rdzy nie powracały, nie pojawiały się. Także sprzęt mamy zabezpieczony, a efekty widać.